Hej, witam Was na kanale Egzotyczny Parapet. No, rozpoczęliśmy sezon nowy. Zapraszam na film. No, tak jak widać, w małym lokum same mrozoodporne. Tutaj bardzo fajny bambus. Super. No, tutaj prawie 95% wyniesionych. Wiele z tych kaktusów dało się zobaczyć na krótkich filmikach shorts, które budzą dosyć spore zainteresowanie, co mnie cieszy. Tak, tutaj będą roboty. Tutaj, gdzie widać te pianki, no tutaj bardzo nie, bo kaktusy są. Natomiast tutaj na razie nie będę na tą półkę kładł. Ładnie tak zarobię tutaj deskami. No, sporo miejsca, bo tutaj mogłyby stać, tutaj będą tace. Tu sobie zrobiłem taki kącik. No i tutaj malostwa, takie dosyć małe kaktusiki. No a tutaj sporo kaktusów tak konkretnie się nie obudziło. Ale to jak będzie temperatura 20 stopni dzień, a tak 10-15 w nocy, to zacznie się coś dziać. No, tutaj cylindropuntie już fajnie jakby się wyprostowały. Tamta była oklepana, już widać, że idzie w górę. Nie wiem, czy dobrze widać. No i tutaj będą te deski. To jakby ładnie się ten... No i tam górę jakoś zarobię, żeby to ładnie wyglądało. To takie drobne roboty. No tutaj sporo siewek mamillarii z Pinsosima. Tam z tyłu chyba lobiwie jakaś. Tutaj mamillaria elognata. No. Aj te kury. Dobra, idziemy dalej. Takie krótkie wejście pokazujące moją budowlę, kaktusy, które zostały wyniesione. Zamknij japę. No tutaj małpie ogony. Tylko mnie zaatakuj. Tylko mnie zaatakuj. Chodźcie. Cip, 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 cip.
No wyjdziecie, wyjdziecie, tylko mnie nie atakuj. Idziemy do drugiego królestwa. No, tak to wygląda. Właśnie. Nie wiem, czy tutaj widać. Mogę. O, tutaj idzie mój palec. Taki zalążek jest. I tu będą nowe człony, które się rodzą. Raz, dwa, trzy, no cztery człony. Czyli będą cztery kaktusiki. Tu tak samo. Tam dwa człony na jednym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I tu dziesiąty. No, dziesięć członów. Ta się bardzo nie może podnieść, ale może da radę. No. Ten nowy skalniak dosyć mocny. No, podoba mi się. Fajny jest. Tutaj trochę. Miałem parę sezonek Opunti Violacea Santa Rita. Mówię o tych. No i zobaczymy, jak one tam dadzą radę. No dobra, to taki krótki filmik był pokazujący, że żyję, nie? Że wyniosłem z sporo kaktusów, co i tak tam trochę wolnego mam i w tej drugiej folii no praktycznie jeden stół wolny. To też pokazuje, że sporo udało mi się sprzedać. No najczęściej opuncji figowej. No właśnie. Nawet nie wiem dokładnie, jak nagrywam ten film, jaką nazwę dać. Czy wyprzedaję kaktusy? Czy start nowego sezonu? Nie wiem. Więc coś tam wymyślę. No. Dlatego postanowiłem, podkreślałem wielokrotnie, że chciałbym jakby zmniejszyć kolekcję dosyć mocno. A mieć kaktusy tylko mrozoodporne. Z tego względu, że rok w rok wynoszenie ich i przynoszenie kosztuje mnie sporo czasu, ale i jakby obciąża mój kręgosłup, który i tak poprzez pracę w kurierce jest nadwyrężony dosyć mocno. No nie czuję się dziadkiem, ale odczuwam to, no. Ten ból jest dosyć spory. Tutaj też nie wiem, czy to nie jest mrozoodporny tamten. Mówię o tym, o. No właśnie. Więc dam wam link. Zresztą link jest i na głównej stronie wyprzedaż kaktusów, czy nadwyżek. I sporo kaktusów pójdzie do sprzedaży naprawdę w dosyć śmiesznych cenach. Po prostu pospłacam niektóre zobowiązania i trochę nabędę takich gatunków kaktusów. No,
Dobra, bo tu już ten filmik będzie trwał i trwał. Więc jak coś szukacie konkretnie lub widzicie na zdjęciu, zróbcie stop klatkę albo coś i wyślijcie im zdjęcie, to pomyślimy. Może coś z tego, co tu widać, sprzedam, nie? Na pewno sprzedam. Hej. Bye.